tego sobie nie życzę. Dobra, to ja wezmę kamerkę tak z boku tutaj. Dobrze, bardzo uprzejmie. I pokażę tutaj Państwu, że tu jest taki teren, który jest niezagospodarowany. To jest teren własnością gminy. To są takie nieużytki. Tutaj pani, która tutaj obok jest, ale no nie życzę sobie, żeby ją pokazywać, to mi mówiła, że na tych terenach tu jest mnóstwo różnych śmieci powywalonych. Ile jest śmieciów? To jest już pozarastanych. Tutaj ja pokażę Państwu z drugiej strony. O tutaj, tu są takie różne wertepy. Tutaj wywozili gruz, jak remontowali bloki, tak mi ktoś mówił. Oraz ludzie tak sobie wywożą śmieci po prostu, jak ktoś ma coś niepotrzebnego. Znaczy ktoś, jak to, nie, ktoś... Nie, ktoś jak nie weźmie, to wywalają do lasu, czy... O. A no właśnie. Tego teraz nie widać, bo to jest zarośnięte, ale jak będzie jeszcze chłodniej trochę, ta roślinność zginie, to te śmieci wtedy wyłażą. Wszystko jest na wierzchu. Teraz tego nie widać. Pani też mówiła, że tam w lesie pod Szylnicą w tamtym kierunku też jest masa śmieci. Jest olbrzymia masa śmieci. A ponadto tutaj, ja się z tymi paniami konsultowałem, że ja tutaj mieszkam kilkadziesiąt lat, to wiem, że ten teren jest niewykorzystany od kilkudziesięciu lat, zupełnie. Tu dawniej to miały stawiać targowisko, targowica. No. Aha. Miała być tu, a nie tam. No ale nie ma nic. Nie ma nic. Gdyby ten teren porządnie odwodnić, to tutaj dałoby się... Bloków by tutaj stanęło, że olbrzymie. Żeby nie brakowało ludziom mieszkań. Tylko żeby jeszcze finanse były. Żeby były finanse. Proszę panią, ja pani powiem. Ja bym na przykład tutaj bloków nie stawiał raczej. Ja bym tutaj zrobił coś innego. Ja bym ten teren to bym zagospodarował w ten sposób, że tutaj zrobić atrakcję turystyczną. Takie miasteczka dla turystów. Czyli na przykład takie miasteczko westernowe. Miasteczko jakieś bajkowe, baśniowe. Kurzwęka. No to kurzwęki zarabiają, a teraz trzeba zrobić, żebyśmy my zarabiali. Czyli przy czym... By było to oczywiście, że tak. Byliby turyści? No pewnie. No przeważnie my się bymy bawili. Tak, oczywiście, żeby my... O, nawet te sympatyczne panie, które sobie wyszły na spacer, by się bawiły, a turyści zjeżdżaliby z całej Polski. Wnuczki, dzieci, tak samo, tylko że nie ma tu nic. Trzeba do Kurzwęk lecieć. Albo do pana Wrześniaka trzeba lecieć, bo tam jest konie ma, a tutaj stoi teren taki pusty, bo to jest tylko pasemko. To jest tylko koło rzeki wylewa. Wylewa tylko jak rzeka. Ja pokażę Państwu jeszcze w tamtym kierunku. Tutaj jest masę terenów niezagospodarowanych, a to jest... Tam, gdzie te brzuski, to jest teren prywatny. Tak, rozumiem, ale proszę panią, nawet jak teren jest prywatny, to ten człowiek, jakby tutaj coś było, to i ten prywaciarz by sobie coś zrobił, zarobić, prawda? On by sobie ogrodził, tam zrobił jakąś wiejską chatę na przykład z dobrym chłopskim jadłem. Z chłopskim jadłem, jakąś noclegownię. Oczywiście. Tanią. Kochany, tutaj albo drogą. Aż do samych tamtych, no tam pan widzi te tarniny. Tak. Tam aż do samego, to jest wszystko, państwo to się niszczy. Nie dadzą nikomu wykupić, nie dadzą nikomu wydzierżawić. Tylko trzymają i nic z tego nie trzymają ma. Trzymają i tak samo jak i lasy. Proszę Państwa, gdyby dali komu kupić las, nie dadzą, bo to jest państwowe. Ludzie by chcieli się tam, bo już w stronę Szczelnicy, pan wie, że już jest trochę asfaltu, bo się wybory zbliżają, to zrobili asfalt. Tak, a to przejdę się. Bardzo proszę, tylko niedaleko pan pójdzie. A niedaleko, bo blisko są wybory, to blisko zrobili. No, a dalej już do Szczelnicy nie ma. A co z tego asfaltu, panie kochane, nie ma nic, bo jak korzenie idą, wie pan, wypukają. Czyli to jest tak zrobione, żeby tylko do wyboru wytrwało? No, jeszcze nawet po wyborach wytrwa. No, ale niedługo. No, nie wiem jak długo, ale jeszcze po wyborach, panie szanowny, będzie. Tak. Panie Krysiu? Tak, no więc proszę Państwa, a ten teren jest dlatego atrakcyjny, bo zobaczcie Państwo, ja tam pokazuję w oddali, ja teraz zrobię tutaj zoom, tylko trzymam pieski, więc mi jest ciężko to zrobić, ale zaraz to zrobię, że tam bardzo bliziutko jest miasto. Tu widać kościół, tutaj na pierwszym... Z tej strony wracam. Na pierwszym planie to widać komendę policji. Więc to jest teren, który byłby dobrze zabezpieczony, dobrze zadbany, bardzo blisko rynku. Rynek to tam też, no tam gdzie widać ten kościół, proszę Państwa. To on stoi przy rynku, można powiedzieć. Więc to jest teren z dobrym dojazdem, bo tu jest droga dojazdowa, taka do Kielc, tam w tamtym kierunku biegnie. Z drugiej strony, jakbym Państwu pokazał, to jest droga w drugą stronę też biegnąca przez Chmielnik do Kielc. Proszę Państwa, pieski mnie szarpią, więc mi ciężko jest filmować. Więc tutaj teren jest logistycznie bardzo łatwy do zagospodarowania i tutaj, gdyby były jakieś mądre władze w tym naszym miasteczku, proszę Państwa,
to tutaj by się działo sporo rzeczy. Proszę Państwa, teraz się z Państwem rozłączę. Pokażę tylko Państwu jeszcze tutaj o to osiedle, które tutaj jest. Czyli tu jest bardzo, bardzo atrakcyjny teren, na którym po prostu, proszę Państwa, nic nie ma. A tutaj powinno być. A to miasteczko esternowe, a to miasteczko kosmiczne na przykład, a to wioska indiańska, a to wioska eskimoska. No proszę Państwa, jaka fantazja komu by przyszła tylko do głowy i na tym by chciał zarobić pieniądze. Z tym, że nawet nie gmina by inwestowała. Gmina by tylko teren użyczyła dla ludzi, którzy chcą zarobić. Oczywiście z przetargu, nie także po znajomości. Kto da więcej? Kto da więcej i kto się w jakąś koncepcję będzie chciał wpisać? Że tu jest teren na przykład robiony turystycznie. Proszę Państwa, z tym, że ja też się nie upieram. No, jakby mieszkańcy Staszowa akurat nie tak chcieli, tylko inaczej. Zrobić tutaj ogródki działkowe na przykład. Albo jakiś park zrobić. Albo kawałek lasu zasadzić. No co, proszę Państwa, cokolwiek. Natomiast tak jak jest w tej chwili, no to tutaj ani ptaki nie mają za bardzo pożytku, bo tutaj nie ma drzew, żeby one mogły gniazdować. Ani jakieś zwierzęta takie ciut większe, no bo też nie ma się gdzie skryć. No więc tylko jakieś myszki, żaby... Jakiś szczur może gdzieś tutaj się przemknie. No, i tyle. Dobrze, proszę Państwa, już za długi ten filmik jest, więc ja go zakończę. Do zobaczenia w następnym moim filmiku.